Witam Was serdecznie, z tej strony Remix. To jest trzecia i już ostatnia powtórka z miniturnieju w czwartek z Antykiem. Ze mną jest jeszcze raz Pirks. Jeszcze raz. Jeszcze raz, po raz trzeci. No i mamy tak, składy Pirks z Kaszanką znowu przeciwko Tyberiuszowi i Mistrzowi. Tak. Tak się nazywa, dobrze. Z klanu też Chorągiew. Okej. No to co? Odpuszczamy lekko, czy jak to będzie wyglądało? Zdążymy coś opowiedzieć o tej formacji? Zdążymy. Okej, no to puszczamy wtedy. Okej. Teraz zaczęliście w tym, nie? W jednej kupie. My zaczęliśmy teraz ustawieniem z poprzednim bitwy Henryka i Wadera. Mianowicie też chcieliśmy, żeby Kaszanka startowała na Rzym, a ja na Seleucydów. Mhm. Tak naprawdę, no tutaj graliśmy na... Pospolite te jednostki widzę, nie? Nie było już chyba takich zaskakujących jak w poprzedniej bitwie. No nie. Nie było. Standardowo. Natomiast też wreszcie Kaszanka zdecydował się na jakieś proce. Więc nie nastawiliśmy się na typowo rusherską bitwę, tylko taką na... gdzie trochę sobie postrzelamy. Na odmianę. Natomiast co tu się już dzieje, już na samym początku. Wielka piękna luka, nie? No właśnie, Tyberiusz myślę intencjonalnie to zrobił, prawda? Chciał tak oflankować już na start, bo tutaj indywidualnie zagrać. No natomiast no to jest ryzykowne, po prostu. Szczególnie jak masz mało jazdy, on miał mało jazdy i taką no, dosyć przeciętą poza gankiem, który... Tak, jazda mediańska tylko i... No to raczej szybko pada, no a ja jednak mam już tam... Z jazdy jestem bardzo mocny, bo mam kapodocką. Nastrzelaną, także no to gniecie. No więc u nas był krótki moment namysłu i plan taki, że po prostu doblejemy Rzym. Aha. No, zanim Seleucydzi mogą dojść. No, więc na początek idziemy tak, żeby nie prowokować, że tak powiem, do cofania się Tyberiusza i do zwarcia znowu szyków z Rzymem. Idziemy, jakbyśmy mieli przyjąć to na klatę, tak jak zwykle. Mhm. Ale już tam gdzieś z tyłu głowy kiełkuje plan. No i zaraz się tam urodzi. Bardzo lubię nagie miecze w poncie. Są bardzo tanie. To też będzie pokazane, jak oni właśnie na ciągłych szarżach, jak potrafią zrobić efekt. No i tutaj już zaczynamy kombinować. Ja oczywiście robię swój standardowy ruch. Tak, bardzo znany z czwartków. Tak. No i co? I Kaszanka już rusza na Rzym, żeby Tyberiusz nie zdążył tam się cofnąć. Tutaj mistrz mógł, co mógł zrobić mistrzu? To mógł uciekać. No bo już widać, co się święci. Cała moja kawaleria przychodzi na flankę. Mhm. Więc pięć kapadockich, no to jest śmierć. Po prostu. No to jest, ma trzy jednostki włóczników z tyłu, więc to jeszcze można obronić jakoś, nie? No, można, ale już są duże z tym problemy. No i co? No i... Cofa się. Zaczyna się cofać, ale już nie zdąży. Jednak. Też Tyberiusz tu mógł pogonić stoi. Z kolei, ale z drugiej strony też on, wiesz, no liczył na to, że tam mistrz się mocno utrzyma, on wtedy nam wyleci na flankę mocnym uderzeniem pewnie. O, zmieniają formację. No tutaj. Tyberiusz. Mistrzu, uj, z tym gankiem. Oh. O kurde. No, to było blisko. Kurczę, że też nie gdyby dał Kaszanka, szarż. No właśnie, no, fuck. Gdyby tu był rzut, to już by 15 zginęło. No bo tam padają jak teraz muchy. Dopiero rzucił, ale zginął tylko 4. No więc jest namieszane w szykach. Ja wiadomo, swoją tam standardową formację obronną, a Kaszanka już dochodzi do starcia. Już twoja, widzę, konnica już tam na tyły, rozkaz dostała, żeby jechać. No, zaczynam kasować konnicę rzymską. Rzym ma bardzo mocny kontyngent strzelców. Bo ma syryjskich i balearskich, także to jest łakomy kąsek. Ale też bardzo tak skupił się mocno nimi, między jednostkami i nie jest łatwo ich dopaść.
Ale oczywiście próbuję. O, i widzimy pierwszą próbę. I Genek dostaje. W tym momencie. Jest też ostrzeliwany. Także tutaj. No, legat tutaj nie wyszło. Ginie. No. I tu już tak naprawdę wydawało się, że to będzie szybkie zwycięstwo, bo Bożem już ponosi duże straty na starcie. No, okaże się później, że. Rzym to jednak Rzym, kurczę. Morale to nie mają i tak silne, mają, nie? No i tak trwają. A ty Berysz nadal nie może zrobić żadnego ruchu, żeby za bardzo pomóc. Może tam dwie jednostki widzę wysłać tylko. Tak, bo ja go trochę szachuję. On mnie, a ja jego, tak? Tylko, że ja w tym czasie pomagam swoją jazdą, a on... No nie no, bo nie ma tej jazdy tak naprawdę. Za dużo. Więc te jednostki bakteryjskie, no po prostu teraz też tutaj mocno pomagają. Kaszance. Odciągają jednostki albo... Tak. Mordują moich łuczników. I Rzym zaczyna migotać. Widzę, że ty też już masz starcie z Tybryuszem, piechoty. Tak, tak. Już... Tak naprawdę mogłem tego uniknąć starcia, co mi później pomyślałem sobie, że głupio zrobiłem. Bo tak naprawdę jak to ja mogłem jeszcze zagiąć. No ale stwierdziłem, że no, a to już po Rzymie. To już ten, to już trochę trzeba nabijać, żeby mi Kaszanka nie wyprzedził. No, no żeby później, nie było, że 500 zabić tylko. I później ten, i później no. Zrobi się przez to trochę niebezpiecznie. Tyberiusz oczywiście bardzo fajnie walczy tą swoją piechotą. Szermierze w kolczach robią też... Ale srebrny tarczy ma. Też ma, tak. To też nie kozacka piechota. Tak. No co, no Rzym dalej się trzyma. O dziwo. To jeszcze nawet dobry stan liczebny mają. Tak, a ja ale w tym momencie stwierdzam, Kaszanka mi mówi, daj, rusz te rydwany. Nie, jeszcze nie, jeszcze za wcześnie. Spokojnie, poradzimy sobie. Później myślę, no nie no. No dobra, ruszę. I to był mój błąd. Ponieważ został cały oddział balearskich porcarzy Rzymu. I mistrzu wystarczająco szybko skumał, co tu się dzieje, i wziął ich na celownik. A. I generalnie rzecz biorąc, niestety, pojechane. Już widzę, jak giną. No, teraz spadają jak muchę. Porydwane. Jednostka 1300 właśnie poszła się rypać. To jest po prostu... To wtedy mnie zabolało, bo myślałem sobie, o kurde. No to smutek, jak żal. To przegramy teraz, no to, że tak powiem, trzeba będzie się bić w piersi. No i teraz trzeba nadrabiać. No i tutaj wchodzą moi nadzy wojownicy do walki, którzy mają szarży, słuchaj. 32 plus 20 plus 15 do walki z piechotą. Generalnie rzecz biorąc, jak na jednostkę za ile one kosztują? 380 w funcie? O! To naprawdę... Ej, teraz się wycofujesz, żeby jeszcze raz szarżować. Tak, tylko tak. Oni nie mogą zostać w zwarciu dłużej, bo oni są nadzy oczywiście, jak sama nazwa brzmi, prawda? Więc szarża i na zmianę. Raz jedni, raz drudzy, raz jedni, raz drudzy. No, widać skutki tego, jak umierają szermierze. No ale nadal bardzo fajna, wyrównana walka. Rzym dalej się trzyma. Naprawdę kohorta, kurczę, trzymała się świetnie. To jest jednak ta dyscyplina, fakt, że oni nie giną tak szybko i nie padają, nie uciekają po starcie Genka, jest bardzo ważne. No, nie wyglądało to w tym momencie za ciekawie, nie? No, powiem ci, że tak był moment właśnie cholera, nie? No, ale jednak trochę też tej jazdy mamy. No i łuczników sporo. Tak, widzę właśnie. Konni jeszcze łucznicy są do tego. No i patrz jak ten, szermierze znowu padają od tych dwóch oddziałów nagich. Może są tyle samo warci. Ale no, jednak szarże. A twoi robią. Jeszcze... Nie umierają aż tak szybko. No bo szybko w miarę wycofuję jednak.
A wojownicy celtyccy ładnie się trzymają z szermierzami. Coś o dziwo, dobra statystyka. Na równo stoją, jeszcze mordują szermierzy. Co Drześ im dał? Którym? Najemni wojownicy celtyccy, ci obok nagich. O kurczę. No, to widzisz, to też oni... Ale to dziwne. No rzeczywiście, jakaś dziwna sytuacja. Bez kitu. No, wyrównana walka. Może jakieś współczynniki na nich działały? Nagie miecze od nas biegają. Jest, walczmy. No, ale już tak powoli zaczyna się przychylać szala, ale powoli bardzo, na naszą korzyść. Ale dlatego, że mamy te wszystkie proce jeszcze, słuchaj. No. To jeszcze to dużo jest do ubicia. W plecki. Spokojnie, dokładnie tak. Scytyjscy koni też ubijają, więc z tego dużo jeszcze. Ale na środku tych szermierzy seleuckich jest jeszcze kurde sporo. Tak, tak, właśnie przemieszczały się. No, ale już padł. Idą. Już padł. Ten oddział jeden szermierzy i od razu ten szarża na kolejny. Ale popatrz. O! Jak dostali po nosie pilium. No. Ała. A Rzym dalej się trzyma, no i co nie możliwe. No, wszystkie tam. Minusowe bonusy. Zmęczeni, przegrywają. Przegrywają. 3 na czerwono. Ale nie. Jeszcze włócznicy z wschodu tutaj próbują szarżować. Ale to już kamieniem w ryj. No już nie morale im pada, już ten Genek padł. Wstrzymuje dawno. No i teraz już bitwa wygrana. Już tak, ale naprawdę chłopaki naprawdę dali radę, jak na podwojenie mistrzów, bardzo długo się trzymał. Mhm. Naprawdę został podwojony bardzo mocno, ale jednak Rzymianie, kurczę, nie pękają. No jeden malutki błąd mógł się zamienić w porażkę, nie? No, tak rydwany to naprawdę z kipściem konkretnie. To jest to. Jak się ich dobrze nie użyje, to jest masakra. No i widać po wynikach nawet, że już taka dużo bardziej wyrównana ta bitwa była. Mhm. Zabitych po tej... No, równo zabitych ładnie było. Tak, ale popatrz, znowu u mnie ten nagie miecze 70, 80 to wszystko jest na tych, na szermierzach w kluczułach, prawda? Więc mocniejszych jednostkach jest. No i ci wojownicy celtycy. Okej, nieźle. No tak czy inaczej, no i popatrz, najmniej z tej łucznicy koni. Mhm, w stówka lekko. 150, wow. No. Czytałem. Pięknie. No i Rzym też ładnie, nie? Setka mimo wszystko, otoczeni wszystko, a po setce tak. Zgarnęli. Ale tak, konica. Konica niestety, no ale nie miała szans, wiesz, no. W ogóle. Jeszcze, no jak ja tam wjechałem 5 kapadockimi, to nie było co zbierać po prostu. Okej, okay. No i widzieliście teraz 3 bitwy właśnie, które będą, tak będą właśnie wyglądać Mistrzostwa Polski w ROM 2. Więc zapraszamy was z Birksem na te igrzyska. No i co? Żegnam się. Ze mną był Pirks, dzięki ci za obecność i za wspólne komentowanie. Dzięki. Do zobaczenia, panowie. Na razie. Hej.